dotąd była woda w tym miejscu. To jest bardzo wyraźnie widać na moich drzwiach, bo to jest moja piwnica, dokąd sięgała woda i ta, tutaj dotąd również, o proszę zobaczyć. To jest efekt ulewy straszliwej Armagedonu, który się wydarzył. Natomiast wcześniej nie było takich sytuacji, mimo że były ulewne deszcze. Miasto postanowiło zrewitalizować ten teren, czyli dla nas mieszkańców równa się zabetonować. Powstał to taki naturalny zbiornik retencyjny. Woda wdarła się do kamienicy, w której mieszka pani Anna, spływając najpierw drogą ze Śródmieścia Gorzowa Wielkopolskiego, a następnie nową ulicą za budynkiem. Wiele drzew w Śródmieściu poszło pod topór, a centrum jest coraz bardziej zabetonowane. O betonozie mówi się głośno latem, wtedy kiedy rzeczywiście jest gorąco. Natomiast betonoza to jest również problem jesienny. Jesienny, gdzie pada deszcz, gdzie mamy ulewy. Jeżeli się wszystko betonuje, nie zostawia się tych terenów zielonych, drzew, nie zostawia się krzaków, nie zostawia się trawy, to ta woda gdzieś musi znajdować ujście. Nie tylko Gorzów Wielkopolski ma taki problem. Betonoza niszczy wiele polskich miast. A na morze kostki brukowej, granitu i betonowych płyt wydaje się grube miliony. W Bochni za całość prac na rynku, w tym położenie nawierzchni z granitu, miasto wydało ponad 26 milionów złotych. Beton, bruk jest synonimem luksusu i synonimem jakiegoś aspirowania do wyższej klasy. A trawa, a łąka jest czymś, co zdecydowanie nie chcielibyśmy widzieć, ponieważ ani czysto, ani ładnie, ani elegancko, ani wielkomiejsko. Czy panu się podoba ten rynek? Beznadziejnie to wygląda. Płyta, beton, a były piękne jodły. Tu było dużo drzew dookoła. Wszystko wycięte. Były te drzewa, było naprawdę fantastycznie. Jestem przerażona, że to tak się zrobiło, takie pusto. Kiedy jest deszcz silny, to co się dzieje z tą wodą? To jest rynna. To wszystko leci tam na dół. To jest po prostu tak niepomyślane. No proszę sobie wyobrazić, to jest wszystko spadki, co leci tam, tak? Na etapie przygotowania projektu przebudowy rynku mieszkańcy byli zapewniani przez urzędników, że w zamian za wycięte stare lipy będzie posadzonych 100 drzew oraz 3,5 tysiąca krzewów i bylin. Wielu z nich czuje się teraz oszukanych, bo nie takiej zmiany oczekiwali, w przeciwieństwie do włodarzy miasta. Panie burmistrzu, pani jest zadowolony z wyglądu tego rynku? Tak, jestem. Ja jestem zadowolony z tego rynku, wie pani. I myślę, że na przykład matki, które jadą z wózkami przez rynek, kiedy dziecku nie podskakuje głowa w tym wózku, kiedy mama może iść w szpilce, myślę, że są zadowoleni. A dlaczego w tej koncepcji nie uwzględniono zieleni? A dlaczego pani tak mówi? Bo ja tą zieleń dostrzegam w dużej mierze na bocheńskim rynku. Dużo zieleni jest na tym rynku? No naturalnie. A czy państwo uwzględnialiście sytuację, że mamy kryzys klimatyczny? Nie bardzo panią rozumiem, co pani ma na myśli, mówiąc o kryzysie klimatycznym. Nie mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym według pana? Wie pani, to mogą być tylko i wyłącznie anomalie, które przejdą i jak mieliśmy kiedyś zimy, to wtedy za jakiś czas będziemy pewnie mieć znowu zimy.